Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Brak nawyków związanych z aktywnością fizyczną widać w wielu polskich szkołach. Znaczny odsetek naszych pociech zaokrągla się w mgnieniu oka. Coraz trudniej jest namówić je nawet do zajęć WF-u. Kiedy i jak kształtować w naszych milusińskich właściwe nawyki? Jakie rodzaje aktywności są dla nich najatrakcyjniejsze? Trudno znaleźć coś lepszego od pływania. Ten rodzaj aktywności niesie ze sobą zarówno ogólnorozwojowy trening, jak i daje wiele radości maluchom. Dziecko, które ukończy 4 miesiące życia, jeśli jest zdrowe, możemy przyprowadzić na basen, żeby korzystało z wody. Oczywiście nie uczymy go wówczas pływać, ale oswajamy z wodą. Od czego zacząć? Powoli wchodzić dzieckiem do wody, zaczynając od zanurzenia stóp. Jeśli dziecko reaguje źle na wodę, widzimy, że się boi, można dziecko owinąć w pieluszkę i pomału zanurzyć je z pieluszką, a potem jak się uspokoi, tą pieluszkę już sobie odłożyć na bok. Malucha najlepiej ułożyć na ręku, podobnie jak do karmienia. Cały czas obserwujemy twarz i nos dziecka, żeby woda nie zalewała twarzy dróg oddechowych. Możemy to dziecko obracać się z nim na prawo, na lewo czy dookoła swojego ciała. Kiedy nasz maluch już polubi wodę, czas na to, by dać mu nieco swobody. Doskonałym miejscem jest niecka przeznaczona właśnie dla dzieci. Zaledwie 30-centymetrowa głębokość jest dla malucha wystarczająca do zabawy, szczególnie gdy towarzyszą mu rodzice i ulubione zabawki. Pamiętać jednak należy, aby dziecko stale nadzorować. Jeśli nasz mały bohater ma około roku... Można usiąść na brzegu basenu, wziąć dziecko na kolana, żeby dziecko siedziało, zanurzyło nóżki, oblewamy nóżki wodą, potem oblewamy tułów, aż do szyi. Jeśli dziecko nie protestuje, można pomału wejść do wody, nawet może to być woda głębsza niż taki brodzik. Na basenie woda nawet do metra. Pani Teresa podczas takich wizyt na pływalni zaleca na przykład nosidełka. Uwalniamy nasze ręce, a dziecko jest pod stałym, należytym nadzorem. Nie ma przeszkód, aby zabrać ze sobą na pływalnię zabawki, które dodatkowo uatrakcyjnią dziecku zabawy w wodzie. Pani instruktor zdecydowanie odradza rodzicom korzystanie z wodnej zjeżdżalni. Dorosły spada do wody i szybko wstaje, a dziecko jest po prostu przerażone. Często wypada nam z rąk, mówi. To prosta droga do tego, by malucha zrazić do wody, a nie zachęcić. Ponieważ zabawy w wodzie i pływanie ma szczególnie dobry wpływ zarówno na naszą kondycję, postawę, warto z czasem nauczyć dziecko pływać. Możemy to robić samodzielnie lub korzystać z profesjonalnej pomocy. Na zajęcia w akwaparku przyjmowane są nawet czterolatki.